Obiadek zjedzony i to jest, moi drodzy, ten czas, żeby w końcu się wziąć za mój prezent, ale nie mogę go otworzyć. Ale nie, bo tu jest takie coś, żeby pokazane, żeby paluszka wbić. O! Udało mi się! Dobra, potrzebuję drugiej ręki, poczekajcie. Co ja chcę powiedzieć? Rozparcelowałam moje pudełko. Wyłożyłam sobie woreczki, mam instrukcję i teraz się zastanawiam, Andrzeju, jaką wersję drzewka robimy? Robimy wersję zieloną czy różową? Kolorową. Czyli różową. Kwitnącą, no. No, tak myślałam, właśnie, też mi się tak chyba bardziej podoba. No dobra, no to zrobimy to i zrobimy to. Darujemy sobie te zielone cząstki, pójdziemy właśnie w te różowe kwiatki. Dobra, otwieram. I zaczynamy. A jeszcze może zobaczymy, czy złożę to dzisiaj. Jest 17:33. Biorę się do roboty, zobaczymy, ile uda mi się złożyć. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest, Kasi, pierwszy zestaw Lego. Taki właśnie. No, to prawda, nigdy nie miałam Lego. Wiecie, składałam z Andrzejkiem jego motocykle. No, no ale no, to mówi się za dzieciaka. Za dzieciaka to ja miałem kupę tych klocków i się miało też taki... Takie, nie wiem, pudło, karton, czy jak to nazwać, gdzie były takie po prostu pomieszane, w sensie bez instrukcji, nie? I można było składać, co się chce. No, to prawda, ale to, no nie, ja nie miałam takich rzeczy. Ja jako dziecko uwielbiałam lalki Barbie i miałam bardzo dużo lalek i bardzo dużo ubranek i domek dla lalek i to było moje ukochane zajęcie. No, Andrzej miał dużo Legosów. Były bajonikle, były takie samochody wyścigowe i uwielbiałem je. Najfajniejszy to mi się podobał ten statek tego Obi-Wan Kenobiego z drugiej części z Ataku Klonów, ze Star Warsów. A w ogóle już największy coś to mam taki, chyba ma 1,5 metra, to jest taki lotniskowiec USS Kitty Hawk. No i pamiętam, że jak dostałem, to byłem trochę za mały na tę ilość części i tata spędził ładnych parę wieczorów na tym, żeby go złożyć. Ale był kozacki i były w ogóle, miał tam windy i całe te pasy startowe dla tych samolotów. I samoloty też były takie małe, odrzutowe F-16, więc no, fajne rzeczy. Lego są super, tylko są strasznie drogie, ale no, są kozackie. Jak się chodzi o zabawki dla dużych dzieci, no to te modele Technixa są w pytkę. Ale Andrzeju, no właśnie, ja składam swoje Lego, a ty przecież masz swój motocykl. No, mam. Nie składasz go? Pomieszają nam się klocuszki. Na razie składaj ty. O, patrzcie, tu Kasia ma swoje stanowisko. Już mam kawałek. To chyba doniczka. To będzie podstawa do drzewka. Doniczka jest, o tu jest. Doniczka. Podstawą drzewka jest co? Korzeń. Skończyłam pierwszy etap, słuchajcie. Jest 17:50. Idę jak burza. Ale bajerackie to jest. Po prostu masz już wprawę na, ćwiczyłaś na instrukcjach z Ikei. No, te są prostsze. I są jeden do jednego, nie wiem czy wiesz, ale jak sobie przyłożysz jakiś element tu o, na instrukcji, to jest taki sam rozmiar klocka, nie? Sztos. Już czuję, że teraz będziemy wydawać majątek na Lego. Mega kozackie to jest. I w ogóle super, bo mówiłam, że chcę układać sama i Andrzej mi nie pomaga i mogę się sama pobawić. Ja się zastanawiam, który wam się bardziej podoba. W sensie, jakbym miał powiedzieć, tak chyba mi jako mężczyźnie bardziej się podoba ten zielony. Taki jednak... jest. Taki jest taki, bym powiedział, bardziej monotematyczny, czy nie, monochromatyczny, taki nie? Nie tematyczny, monochromatyczny, taki spokojny. Tutaj się sporo dzieje, ale chyba jakbym miał u siebie do biura se złożyć, to se złożył zielony, ale chyba Kasi będzie pasował, będą pasowały te kwiatki różowe. Ale ja bym chciała, żeby to stało w sypialni. No to, to jest twoje biuro. No to ja bym też dał różowy tam. Dobra, zobaczymy. Najwyżej służy taki i taki, bo porównamy, który leży bezpieczniejszy. Szeregowy, raport sytuacyjny. Jest 18:28. Czyli? Ile układasz? Nie pamiętam, ale nagrałam, kiedy zaczynałam. No i wykonałam już krok drugi i teraz przyszło nam do kroku trzeciego, czyli wszystkie te groszki trzeba zmieszać i tu wysypać. Pokaż tą skinkę. Wow. Bajerancka, co? No jeszcze doniczki ci brakuje, tej podstawy, nie? No podstawy się na samym końcu składa. Jak wrażenia?
po oparach miałam jeden kryzys. Więc no, można w siebie zwątpić momentami. Nie mogłam jakoś dobrze wcisnąć tych klocków. Andrzej mi trochę pomógł. Wiesz, Kasia, jak to się nazywa? Keramzyt. Jak? Keramzyt, nie? Taki, w sensie to jest legowy keramzyt. Aha, okej, właśnie mam takie, o czym ty do mnie mówisz, mordo? No w sumie ma to sens, no tak. Tylko normalnie keramzyt zazwyczaj jest chyba jakiś czarny albo brązowy, no nie? A tu masz takie kolorowe. Te brązowe takie, te porowate takie. Kolorowe groszki. Groszki. No dobrze, to Kasia składa dalej, ja smażę kurczaka, którego mieliśmy się zjeść na obiad, ale nie zjedliśmy, bo jedliśmy sushi. Super, ale nie wiem dlaczego. Buja mi się to. Może klocki nie są idealnie równe, nieważne. O, wiem dlaczego się buja ta frapa. Halko. Co tam? No kończysz? Proszę, proszę update. Jest 18.55. A ja już zmierzam ku końcowi. W ogóle powiem wam, że słabe w instrukcji jest to, że dopiero jak umieścicie te listki, to przyczepia się tu te małe bzdynki, bo to trzeba dosyć mocno wcisnąć i wtedy jakby całość się rozsypuje, więc dobrze, że spojrzałam sobie w instrukcję do przodu i już teraz zakładam wszystkie te pierdółki na listeczki i za chwilę je tu zamontuję. Wrócę do was, jak będzie gotowe. A no i zdecydowałam się w końcu na zielone, dlatego że zorientowałam się, że te różowe kwiatki to żaby. A ja nie lubię żab. No, to jest klocek żaba, tylko pomalowany na różowo. Śmieszny myk. No nie wiem, czy taki śmieszny. Wolałabym, żeby to były wszędzie kwiatki. Gdyby były kwiatki, to bym zrobiła różowe, że są żaby, to będzie zielone. No dobrze. To czekamy na finish. No już zaraz. 19.23 i dzieło, słuchajcie, skończone. Zielone też wygląda bardzo ładnie i w ogóle zobaczcie, tutaj w katalogu są pokazane jakby różne takie dziwne rzeczy roślinkopodobne, bo to jest na przykład jakieś mocno dziwne, które można złożyć i ja w ogóle widziałam, że są też takie jakby cięte kwiaty z Lego i są też, Andrzej, takie małe sukulenty, że masz takie majunie doniczki. Ja mam i takie zgani, małe fejki. Kaktusy. Fejki z no, ale z tego są super, bo można je złożyć. Mega się bawiłam. Powiem wam, że super zabawa. To zostawiam. Może kiedyś awersja do żab mi minie. Albo dojdę do wniosku, że jednak wolę różowy. Więc może zmienię, ale w sumie nie. Taki mi się bardzo podoba. No i co? I trzeba go zanieść do sypialni, tam gdzie jego miejsce. No i Kasia wam nie mówiła, ale już się nie gibał, bo... jednego klocka zabrakło. Zapomniałam wsadzić, no. Naprawiłam to. Wszystko jest okej. No. A teraz zanosimy go na miejsce. Dobra, ogólnie to powiem wam, że myślałam, że ten bonsai będzie stał tu. Ale przed chwilą stawiłam go w tą półkę, która jest pusta. I on jest, kurde, taki mały, że on tak nie bardzo się tu prezentuje. Więc na razie postawiłam go tutaj i będę musiała gdzieś poszukać mu miejsca. No. Bo tak, no, w takiej dużej szafce wygląda bardzo samotnie. Tutaj by się przydał taki wysoki kwiatek, a to jest jednak malutkie, więc będzie musiało stanąć gdzie indziej. No, tylko problem jest taki, że jeszcze nie wiem gdzie, więc na razie sobie tam zostanie. A ja siadam przed telewizorek, odpoczywam, słuchajcie, 19.20, jest jutro praca. Także chyba pora się żegnać. Bardzo wam dziękujemy za ten film. Pamiętajcie, żeby dać nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu dajcie mi znać, czy składaliście Lego jako dzieci. I czy macie jakieś takie Lego, które chcielibyście teraz złożyć jako osoby dorosłe. Może właśnie taki bonsai. Albo motocykle jak Andrzej. Bardzo jestem ciekawa. Powiem wam, że mega dużo frajdy mi to sprawiło w dniu dzisiejszym. Fajnie, że sobie to wyciągnęłam i złożyłam. Super zabawa i podejrzewam, że jeszcze jakieś kwiatki z tej serii sobie dokupię. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!